Halo, siemandero, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja oczywiście jestem Michał, a to jest kanał Michał Games. I witam was chyba w najlepszej serii na polskim YouTube, czyli od zera do biznesmena. Oczywiście z gry Farming Simulator 2019. Jeżeli pamiętacie, to na poprzednim odcinku zajmowaliśmy się chwastowaniem oto tego pola. Z numerkiem, dokładnie powiem wam, 20 oraz chwastowaliśmy sobie pole 11. A w dzisiejszym odcinku no przyszedł czas na nawożenie oraz jeszcze jedną bardzo ciekawą akcję, przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, my już sobie wsiadamy do New Hollanda. Ogólnie zacząłem sobie taką dość wczesną porą, no bo są upały, wiadomo, i lepiej jak się właśnie z rana pracuje czy wieczorkiem. A nie chciałem za bardzo w nocy robić, dlatego też zaczniemy sobie od pola numer 11, na które mam zasiany rzepak. No pokusimy sobie przez jakąś część odcinka, a później zabierzemy się za jakąś inną generalnie robotę. Powiem wam, że rzepak bardzo fajnie wygląda. Fajnie tutaj, gęsty jest bardzo i kolorki też ma bardzo ładne. Na pewno lepiej to będzie widać koło godziny 12. Ale myślę, że tutaj dość dużo uda nam się zebrać z hektara i dobrze zarobimy, a wiadomo, w planach mamy zakup nowego pola, pola 31. A po zakupie pól prawdopodobnie już takie plany na przyszłość snuję, no zajmiemy się w końcu wymianą maszyn oraz małą modyfikacją gospodarki. Ale tak jak mówiłem, no na początek trzeba się tutaj zabrać za ogarnięcie jeszcze tych pól, no bo robi się nudno, cały czas robię na tych samych polach bez sensu, nie ma żadnych nowych ciekawych akcji, no ale tak to jest na początku niestety. Ogólnie to jesteśmy już po odcinku z The Huntera, czyli z nowej serii, która pojawiła się na moim kanale. Jak zwykle miało to wyglądać lepiej, a wyszło, no nie chcę tu ukrywać, ale wyszło naprawdę słabo. Miałem problemy z audio. Ale skąd te problemy w ogóle wynikały? Główny problem był taki, że ja miałem ustawioną bramkę szumów ze względu głównie live'ów, bo wtedy na przykład jak coś bym chciał napisać na żywo, no to nie byłoby słychać. Tylko że okazało się, że mam trochę za cicho mikrofon. Znaczy ja przed odcinkiem to sprawdzałem. Specjalnie sobie wchodziłem i sprawdzałem, czy to mi tutaj będzie działać. Ok, sprawdzałem, czy mi będzie działał ten mikrofon. Działał mi, tylko że ja mówiłem prosto do niego, a ja mam ustawiony tryb kardio idealny, chyba dobrze to powiedziałem, czyli mam tylko pewna część mikrofonu zbiera mu dźwięk, tak muszę być przed nim. No i teraz, no i wtedy pojawił się taki problem, że ja trochę odwróciłem głowę i ta bramka już mnie wyciszała, te ciche dźwięki. Więc bardzo się zdenerwowałem i teraz wyłączyłem tą bramkę szumów, mikrofon sobie ustawiłem równo i widzę tutaj już na OBS-ie, że jest całkiem ok. Natomiast to nie jest koniec problemów, ponieważ skończyło mi się miejsce na moim dysku, w którym mam system, ponieważ posiadam dwa dyski, jeden SSD właśnie na system i miał być tam tylko system, żadnych innych plików dodatkowych. A drugi dysk mam HDD terabajtowego, właśnie na różne programy i gierki. Ale oczywiście niektóre programy nie chcą się zainstalować na dysku HD, tylko na tym, co jest system, i się tam pchają. Ja to próbuję zmieniać, ale czasami się kurde nie da i potem to właśnie jest jak jest. Jest ten problem, dlatego też czeka mnie pewnie format komputera, przynajmniej format dysku, wiadomo. Głównie tego na system, no zobaczymy. Bo jeżeli taki format będę musiał zrobić, to mogą się odcinki nie pojawić. Natomiast jeżeli właśnie tutaj kwestia ważna, jeżeli chodzi o te odcinki, to tak jak wspominałem już na The Hunterze, powtórzę to również tutaj na mojej jakby to głównej serii. Czyli odcinki będę starał się w tygodniu wrzucać 4. Pierwszy będzie w poniedziałek z farminga. Następnie w środę pojawi się odcinek prawdopodobnie już z Deforesta, mam nadzieję, że się uda tutaj z Szymonem to nagrać. Następnie w piątek to będzie taki dzień, w który różne gierki będziemy grali, czy to na przykład w ETS-a,
czy będzie to drugi odcinek z serii z Farminga, czy drugi odcinek z Foresta, czy może wpadnie odcinek z Huntera, albo może nawet do formuły sobie wrócimy. A jeżeli nie będę miał tutaj siły i czasu, znaczy czasu, no w sensie, jeżeli będę miał ochotę w zasadzie, to myślę, że mogą nawet pojawić się jakieś odcineczki, nie odcineczki, tylko live, chciałem powiedzieć. Myślę, że taki właśnie tutaj harmonogram na te wakacje wam się spodoba. Oczywiście możecie pisać sugestie w komentarzu. No i w niedzielę oczywiście, bo nie wspomniałem, będzie seria z The Huntera. I obiecuję wam, że następnym razem lepiej to nagram niż teraz, bo faktycznie no, samemu mi się tego nie chce specjalnie słuchać, jest na termowe. I możecie powiedzieć, no to po co to wrzucałeś, ale po pierwsze tak, chciałem, żeby zachować tą właśnie ten harmonogram. No a po drugie, no jak już to zrobiłem, no nie było najgorzej, nie było, że w ogóle nic nie słychać. A ta gierka też głównie opiera się na tym, że trzeba cicho dosyć być. Więc postanowiłem, że kurde wrzucę, a następne odcinki już będziemy robić lepiej, bo nie miałem już warunków, żeby nagrać to drugi raz. A wiecie, no jednak, gdyby to było odcinek, nie wiem, 10 już, no to nie wrzuciłbym go, bo praktycznie będziemy robić tam cały czas, czyli polować, ale no był to pierwszy odcinek, który wam pokazałem, jak wygląda całe menu i wstęp ogólnie do The Huntera, więc no, taka, a nie inna decyzja się z mojej strony pojawiła. No mam nadzieję, że to wybaczycie, no nie będę płakał, że nie będzie tam jakiejś dużej liczby wyświetleń. No ale przynajmniej ten początek widzieliście, jak w tej gierce wygląda, to było dla mnie najważniejsze. Okej, okay. Czy my tu dosiewamy? Elegancko dosiewamy, tylko tam kurde coś jest nie tak, tam jeszcze się przejadę. Dobra, którą mamy minutę odcinka? 10. Także skończymy sobie to pole. Postaramy się puścić pracownika na drugie i przechodzimy sobie do drugiej części odcinka, bo wiadomo, w farmingu trzeba robić dużo rzeczy, bo wtedy się tak odcinki nie nudzą. Jak ja gram i dużo mówię, no to mi to szybko zlatuje, no ale jak wy to oglądacie, no to wiadomo, lepiej grać niż oglądać. Chociaż ja jestem akurat osobą, która lubi sobie pooglądać właśnie gameplaye. Szczególnie na przykład z GTA. Z GTA są bardzo fajne gameplaye i lepiej mi się je ogląda niż gra. GTA nie wiem czemu, głównie dlatego, że nie mam żadnej ekipy do gierki. I chyba będę musiał... No myślę, że skorzystać z waszej pomocy, może wam się to spodoba. Założę jakąś grupę i będę gromadził właśnie osoby do jakiegoś teamu swojego. No bo brakuje mi, właśnie takich osób, co by mogły ze mną ponagrywać trochę różne gierki, szczególnie multiplayer online, takie właśnie jak na przykład GTA. No lubię sobie też pograć na przykład w CS-a, no ale nie będę z jakimś byle kim grał, bo to jest bez sensu moim zdaniem. Lepiej już jakąś drużyną sobie zagrać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Okej. My lecimy sobie gdzieś tutaj i zobaczymy, czy to się nawozi, czy nie. No bo jak nie, to nie będę marnował ziarno, nie wiem, coś tutaj jest nie tak, ale dobra, no to może się jeszcze dosieje. Okej, to my sobie lecimy. W ogóle też powgrywałem parę znowu nowych modyfikacji, na przykład na obracanie się w kamerze, o takie. Czy na przykład takie. Też na, nie, na prędkość już miałem. Także taką modyfikację sobie wgram i wgram sobie jeszcze modyfikację bardzo fajną, czyli na właśnie podnoszenie kamery w górę. A w sumie mogę wam to już chyba pokazać. Tylko tu źle na pole zajechałem. Sobie tak w ten sposób puściłem pracownika. Mam nadzieję, że ogarnie. Na podnoszenie kamery w ten sposób. Na robienie zoomu. Bardzo fajnie też można wtedy miniaturki porobić. Dobra. Okej. To my przenosimy się tutaj już do naszego warsztatu.
Ogólnie to szykują się po sezonie duże właśnie naprawy, ale nie chcę jeszcze tego robić. Aczkolwiek pług myślę, że możemy sobie już zremontować. Okej. Wchodzimy sobie. Podczepiamy. Chyba, że nie będę podpinał. Jak tylko kawałek jadę, to generalnie nie jest to tak istotne. Włożymy sobie tutaj nasz agregacik. Odczepianko i lecimy. Musimy sobie chyba... Ten pług myślę, że można by naprawić, bo pług jest chyba zużyty już z tego, co ja kojarzę. Chwila, jeszcze tylko zerknę, czy coś tu jest fajnego na naszym polu. Generalnie nie ma. Okej. Pług jest użyty prawdopodobnie. Pług to jest chyba agromasz poch 5, tak? Czy to nie jest to? Już zaraz to mogę to szybko sprawdzić w sklepie. Tak. To jest to, czyli jest użyty w... No, zostało mu 15%. Także myślę, że można by tutaj go wziąć i po prostu naprawić. Bardzo tania naprawa, naprawdę. O, w ogóle można założyć mu takie te kładnice listwowe, ale my sobie zostawimy, bo to będzie gruba orka. Ale fajna w sumie sprawa, że jest taka opcja. Ale my tu musimy niestety założyć uniwersalne, no bo będziemy grubo lecieć z tematem. Tutaj WOM-u nie trzeba. Już kiedyś to... Okej. Już to kiedyś testowałem. Znaczy, nie wiedziałem właśnie, czemu WOM-u się nie podpina, ale już wiem. No bo to tutaj przecież wszystko się robi na hydraulice i pneumatyce, to po co jeszcze WOM tutaj było podłączać. Dobra, a my sobie lecimy. Naszym zestawem, czy ja mam tu jakiś pług, znaczy obciążnik. Mam, właśnie, a propos obciążników, to jedna kwestia. Bo wgrałem taką fajną modyfikację, natomiast nie wiem, czy ją zaakceptowałem. Jedną zaakceptowałem, takie dość fajne obciążniczki. Naprawdę takie dość... No dość ciekawe, ciekawe. Ale to nie jest jeszcze ta modyfikacja, która naprawdę mi się podobała. Dobra, słuchajcie. Ja sobie tutaj zrobię generalnie save'a. Jeszcze nie mam konkretnie planu, a zajmiemy się tutaj powiększaniem tego pola, no bo kurczę. Myślę, że nie ma co tutaj tyle miejsca marnować. Tylko jak my sobie tutaj pojedziemy? No tu raczej zrobię to do równego. Tyle co tutaj będę miał, to mi starczy. Tak, musimy sobie... Nie chcę pracownika zatrudnić. Dobra. Rozłożyć i obrócić trzeba. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Opuśćmy sobie. Czy to będzie ok? Tylko właśnie, że nie ma GPS-a, to bym sobie ustawił równą linię i pojechał. Kurde, ale w sumie trochę tej ścieżki tutaj uwalę. Trudno. Będzie trzeba wtedy jakąś przebudowę lekką tu zrobić. Myślę, że w ten sposób starczy. Sorry, że to nic nie mówiłem, ale no to zawsze wytyczanie tutaj tej drogi to jest jednak skupienie dosyć. Dobra, jak my to tutaj chcemy zrobić, te drzewa mnie tu zasłania. Będzie trzeba i tak ten teren trochę wyrównać. Ale jeżeli chcemy tu pojechać, to trochę bardziej. Nie wiem, czy jest sens tak przesadzać. To
No tutaj trzeba to powolutku zrobić, bo no jak wiecie, wkopujemy się w twardą ziemię. Czy wkorujemy? Nie no, wkopujemy się, chyba lepiej brzmi. O tyle fajna jest teraz sprawa z tym pędzlem, że nie ma tu żadnego problemu, żeby sobie pędzelkiem tutaj ten teren ładnie poprawić. Nawet jak tutaj gdzieś powyjeżdżamy. A wiem, już i tak widzę, że będzie trzeba dość wyrównać sobie ten teren. No skarpy tu raczej nie zrobię, no ale... Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Tu ogólnie jest taka skarpa trochę. Tu chyba... No mam to tak. Ale my sobie pojedziemy... My sobie pojedziemy w ten sposób. Zrobimy sobie taki lekki łuk. Nie wiem też jak daleko mogę jechać. Ale zrobię tak na szerokość pługa. Okej, podnosimy. No bo z tej strony też nie ma co takiej dużej miedzy zostawiać. No kurde, bez przesady. Sąsiad sobie myślę, że poradzi. No. Nie będziemy mu tak sprawy ułatwiać, bez przesady. Bo żeby to tutaj teraz równo wjechać, to już nie będzie taka prosta sprawa. Dlatego też tak to zrobimy na razie. A później się poprawi. Może się tym pędzelkiem poprawi. Dobra. Coś mi to trochę skręciło. Okej, dobra. Na razie trzeba to tutaj objechać. No właśnie, jak ten nasz pracownik. Skończył już, gościu. Jezu, co ty robisz, ziomek, spokojnie. Ja, bo mi się ten... Skończył to już nawozić, czy nie? To jest ważna kwestia. No niby skończył. Dobra, gościu, to my... Ja cię tutaj już odsyłam. Na bok sobie. Zostań. Ja lecę już dalej tutaj na moje orki. Na pewno poza odcinkiem to jeszcze poprawię, no bo wiadomo, na spokojnie trzeba zrobić, ale zrobię obrys tutaj na odcinku. Trochę te pole się powyrównuje, zobaczymy w którym miejscu będzie trzeba trochę ten teren ukształtować. No ogólnie sporo tego miejsca, jeszcze tu na pewno trochę dojadę w prawo. No bo kurde, po co mu tyle miedza, tym bardziej to pole też będę kupał. No nie wiem jak szybko, ale na pewno będę starał się je kupić. No bo czemu by nie. Będę starał się jak najwięcej tego pola tu ubrać. Jeżeli chodzi tutaj o ten teren, to chyba nie ma sensu. Czy ja mam problem taki, że ja używam pracowników i one im potem robią różne głupie i dziwne rzeczy. Także myślę, że tyle starczy, no. Zawsze to trochę terenu tu jest niby. Dobra, dojadę sobie tu. Tu sobie jakiś zagajnik zrobimy. Się nie będziemy tym specjalnie przejmować. Okej. Opuszczamy sobie. Dojeżdżamy. I gitara. Gitara się ma, elo. Nie wiem, czy takie proste właśnie tutaj pole robić, czy może to trochę troszeczkę tu zaszaleć i pojechać z takiego łuku. Co nie? Wiecie, ten klin to tutaj sam będę sobie obrabiał. O, w ten sposób bym to zrobił. No tu zawsze ten teren można troszkę usunąć teoretycznie, ale
Nie wiem, czy będzie sens tutaj coś usuwać. Zobaczymy, ale już się wyrównę tym. Będzie ok. Dobra. Jeszcze z tej strony się wyrówna. Obrócimy sobie. Ale słuchajcie, powiem wam jeszcze tak właśnie na sam koniec odcinka, jeżeli chodzi o to harmonogram, to nie powiem słowa, obiecuję, że te odcinki na pewno się będą pojawiać, bo może być taka sytuacja, no oczywiście tutaj praca i... No i tutaj mam jeszcze dużo innych spraw do ogarnięcia, więc może być, że odcinka na przykład w nie, będzie w poniedziałek, w środę nie będzie. I wtedy nie będę się starał, żeby w czwartek robić, tylko po prostu będzie tak jak w harmonogramie, czyli będzie w piątek, a i wtedy można nadrobić ten odcinek, co będzie w środę. Właśnie piątek to będzie taki jak właśnie dzień, w którym będziemy różne serie robić, które nie wiem, ominęliśmy, czy trzeba troszeczkę nadgonić. Myślę, że to będzie to z takim spoko opcja. Dobra. My sobie to jeszcze tutaj objedziemy. No i jedynie głupio trochę wyjdzie, bo macie w niedzielę odcinek i zaraz potem w poniedziałek. No ale jest cały wtorek, żeby sobie na spokojnie zobaczyć. Na spokojnie sobie zobaczyć tutaj ten odcinki właśnie z niedzieli. Właśnie tak bardzo powoli to idzie w górę. Nie wiem, przy tym to szło nawet dość szybko. Ok, no i mamy tak. Na spokojnie sobie jeszcze trochę podjedziemy. No i tu mamy taki clean. No, na pewno go będzie trzeba trochę wyrównać. Tu już raczej nie będę podjeżdżał, no bo nie ma to sensu. Tu i tak jeszcze trochę zabierzemy tego terenu. Jeżeli o to chodzi. No tutaj trochę terenu zabierzemy. Tutaj raczej jest ok, tylko trzeba będzie wyrównać. No i zyskamy naprawdę kawał znowu. No pola, no ale moim zdaniem no nie marnujmy tutaj terenu, a ten teren kiedyś się wykorzysta na rozbudowę tutaj gospodarstwa. Ogólnie plan już jest tutaj na tą gospodarkę, na, głównie na tą część, bo tutaj sobie wszystko zostawimy tak jak jest. Tutaj nie ma co poprawiać, ale no tutaj jest jeszcze sporo terenu, odtąd w zasadzie sporo tutaj właśnie terenu niewykorzystanego. A ja tutaj nic specjalnie takiego nie robię, więc czemu by go trochę nie zabudować. Natomiast jeszcze przejdziemy się w jedno miejsce, ponieważ w planach mam do ogarnięcia zakup. Znaczy, chciałbym w końcu też pójść w jakąś oborę dla świń. Bo krowy raczej jeszcze nie, ale świnie no to już jest w planach, ale no wiadomo, to jeszcze sporo potrwa generalnie. I moim zdaniem bardzo to fajny teren będzie właśnie ta część tutaj tej mapy. Myślę, że to będzie świetny generalnie pomysł. No ewentualnie no ta część przy tartaku, no to moim zdaniem jest fenomenalne miejsce właśnie do różnych sianokosów. Ogólnie bardzo fajnie tutaj ten teren wygląda, nawet się nie spodziewałem. Naprawdę na tych wyżynach, tylko ciężko tu dojechać, ale zbudować taką drugą, mniejszą farmę tutaj gdzieś na tych terenach, no to jest kwestia do, kurczę, przemyślenia. Wydaje mi się, że tutaj te pola, tu nie ma już więcej drogi, nie, ale są tory. No tory to wiele mi nie dadzą, ale tu to miejsce, czy to pole. Czy to pole ma lepszy właśnie widok. Tutaj tak to zrobić. No myślę, że to by była całkiem spoko opcja. Słuchajcie, dobra. Także w tym odcinku to już będzie wszystko. W następnym odcinku co planujemy? Planujemy żniwa, porządne żniwa na tym i na tym polu. Ogarniemy jeszcze sobie tamto pole. A właśnie, jeszcze jedna ważna kwestia. Czyli nasze zwierzątka. Prawdopodobnie już w następnym odcinku albo za dwa odcinki będziemy sprzedawać nasze koniki. Więc będzie naprawdę gruba kasa i będziemy też kupować koniki, trzeba ogarnąć jeszcze, no tu trochę pieniędzy mam, więc nie jest tak źle. Słuchajcie, dobra, w tym odcinku to już będzie wszystko. Jeżeli wam się podobało oczywiście, to zostawcie
łapkę w górę. I co? Zostawcie łapeczkę w górę, subika, no bo to zawsze też mnie motywuje. Możecie dać, no również od razu dzwoneczka, udostępnić ten film, jeżeli wam się podobał. No i wpadnijcie na mojego fanpage'a i polubcie go tam. Także w tym odcinku to już będzie wszystko, trzymajcie się, no i do następnego, cześć!